Która do nas dołącza. Natomiast ja bym chciał, drodzy panowie, zapytać przewrotnie, bo tytuł jest bardzo. Jedną prośbę. Jeżeli ktoś z państwa coś mówi z sali, to musi podejść do, tutaj do mikrofonu, bo ja nie słyszę w ogóle osób. Jak panowie rozmawiają z kimś tutaj na sali i na wizji mam tylko jeden głos. Więc jak ktoś potrzebuje, to do mówić zapraszać albo to do mikrofonu. Oczywiście. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, bardzo proszę o zajęcie miejsca. Tytuł panelu brzmi Od etnosu do narodu. Rola środku masowego przekazu w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków. Panowie redaktorze, ja bym chciał przewrotnie zapytać, czy jest coś, czego współcześni redaktorzy mogliby się nauczyć od naszych dziadków redaktorów i czy być może jest coś, co nasi dziadkowie mogliby się nauczyć od redaktorów pracujących we współczesnych mediach? Może zacznijmy od pana redaktora Kamila Klimczaka. Pytanie jest szalenie trudne, bo wszystko się praktycznie przez te, powiedzmy, 100 lat zmieniło. Zmieniły się środki, na jakich pracujemy, tak? Powiedzmy, w dobie powstania wielkopolskiego to tym dominującym, ja to czasem określam tak żartobliwie, środkiem masowego rażenia przekazem była prasa. Radia nie było, telewizji tym bardziej, a co dopiero mówić o tych narzędziach, na których my dzisiaj pracujemy. Zmieniło się wszystko. Ja powiedziałbym nawet, że dzisiaj mamy taką sytuację, że każdy może być dziennikarzem. Każdy może być dziennikarzem, weźmie, nie wiem, taki sprzęt, jakimś telefonem zaczyna nagrywać, nawet zresztą formalnie nie jest to trudne i on już jest dziennikarzem, więc ja myślę, że raczej możemy się uczyć, aniżeli nasi dziadkowie mogliby się od nas uczyć. Jest zagadnienie jest bardzo trudne i w zasadzie nie wiem, od której strony zacząć, żeby też zmieścić się w jakichś ramach czasowych, ale tytuł naszego panelu jest o kształtowaniu świadomości narodowej. No, myślę, że trzeba by się przede wszystkim nauczyć, że zawód dziennikarza jest przede wszystkim jednak pewnego rodzaju misją. No jest oczywiste, że media muszą jakoś się utrzymywać, natomiast obowiązują pewne standardy, obowiązują pewne granice, etc., etc. I to widzimy właśnie patrząc wstecz, patrząc do historii, jak te właśnie środki masowego przekazu ówczesne mogły tą świadomość kształtować i kształtowały bez uszczerbku, powiedzmy, dla innych aspektów swojego funkcjonowania. Więc myślę, że od tego by należało zacząć, że jednak idzie za tym pewna misja, idą pewne standardy, pewne granice, których po prostu nie można przekraczać. Mamy naprawdę wiele postaci wybitnych, chociażby nie tyle może dziennikarzy, raczej publicystów, no chociaż to trochę inaczej się te granice kształtowały też w tamtych czasach, którzy właśnie piórem prowadzili swoją walkę o Polskę, o świadomość narodową. I to myślę, że od tego by należało zacząć, od przywrócenia miejsca pewnym pojęciom, od przywrócenia pewnych standardów, pewnej etyki, bo no, nie ukrywajmy, w naszej sytuacji też obecnej, kiedy w większości te media główne w naszym kraju są bardziej polskojęzyczne aniżeli polskie, no, dochodzi do takiej, do takich sytuacji upadku kompletnego standardów pewnych etycznych.
A z kolei powiedzmy te media niezależne, które niosą ze sobą przekaz, powiedzmy pewien patriotyczny, mają po prostu podstawowy problem, powiedzmy, jeśli chodzi o egzystencję, po prostu trzeba zapewnić minimum materialne, żeby media funkcjonowały, a najlepiej, żeby się jeszcze rozwijały. Są różne drogi, niektóre drogi prowadzą na manowce, więc trzeba to wszystko wypośrodkować i właśnie myślę, że że przede wszystkim te pewne standardy i pewna misja to jest to, czego możemy się nauczyć od naszych poprzedników. No to może tyle ode mnie w tym punkcie. Dziękuję panu rektorowi. No, nawiązując do wypowiedzi pana redaktora Kamila Klimczaka, swoje pytanie kieruję do pana Adama Śmiecha. No właśnie, jaka była rola mediów polskich po 1989 roku? Myślę, że te 30 lat tutaj, panie rektorze, można pokusić się o jakieś podsumowanie, bo jak wiemy, no, ta rola mediów w okresie zaborów, no, była rolą dość szczególną. A jaka ta rola mediom przypadła po 1989 roku? I czy tutaj te standardy, o których mówił pan redaktor Klimczak, zostały zachowane? Czy one w ogóle funkcjonują? Czy jest to jakiś zbiór mitów i legend? Przede wszystkim no, trzeba pamiętać o tym, że po 1989 roku RSW Prasa Książka Ruch zostało zlikwidowane i nastąpił ogromny przełom, jeżeli chodzi o rynek prasowy, który no, miał wpływ na to, co się później stało z, nie tylko z prasą, ale w ogóle z mediami. Jeżeli chodzi o rynek prasowy jeszcze PRL-u, no to trzeba powiedzieć, że oczywiście wszystkie redakcje korzystały z opieki państwa. W związku z tym w zasadzie nie było takiego problemu, o jakim tutaj kolega mówił odnośnie do czasów współczesnych, że trzeba było walczyć o przetrwanie. To że oczywiście mówię w zasadzie, dlatego że niektóre tytuły naturalnie znikały z rynku, jeżeli w sposób naturalny, bo oczywiście część tytułów znikało z powodów politycznych. Natomiast generalnie rzecz biorąc, dziennikarze pracujący w redakcjach rozlicznych tytułów PRL-owskich mieli znacznie lepszą sytuację niż po 1989 roku. Likwidacja, rozdzielenie części tytułów między partie polityczne, jak Państwo pamiętają, po 1989 roku, no to się nie sprawdziło. No, większość tych tytułów upadła, próbowano, czy sami dziennikarze tworzyć jakieś własne inicjatywy. Powstawały różne, tworzono na bazie jednego tytułu, dwa bardzo podobne tytuły, tak jak w przypadku na przykład tygodnika motoryzacyjnego Motor, prawda, gdzie różne wersje tytułów, część dziennikarzy z tego PRL-owskiego tygodnika stworzyło jakby kontynuację Motoru, inni Automotor Sport i tak dalej, i tak dalej. Także generalnie ten rynek PRL-owski załamał się no, w pierwszym dziesięcioleciu. Tutaj mamy przykład na wyświetlaczu tygodnika Przegląd, który był kiedyś przeglądem tygodniowym, jak może niektórzy Państwo pamiętają, w latach 80. i wcześniej. No ale to jest akurat przykład udanej transformacji, gdzie środowisko dziennikarskie uratowało ten tytuł, zmieniony nieco i trwa on do dzisiaj. Jeżeli chodzi natomiast o większość tytułów, no to cóż, możemy zobaczyć, że co, przetrwała polityka, przetrwały takie tytuły ważniejsze, powiedzmy, czy też mające większe możliwości. Natomiast ogromna liczba tytułów należy w tej chwili do historii, jeżeli wertujemy czy to katalogi elektroniczne bibliotek, czy jeszcze katalogi tradycyjne, to widzimy, że masa tych tytułów zakończyła swoje funkcjonowanie w latach 90. Po tym przełomie, o którym mówię. No i cóż, i co powstało w zamian? No niestety przyszła też częściowo po tym przełomie 89 roku pewien trend przyszedł z zachodu, czyli trend na z kolei prasę lekką, łatwą i przyjemną.
prasę skandalizującą, czego przecież tego wszystkiego nie było, można powiedzieć, w PRL-u, gdzie wszystko było posegregowane według jednak pewnych standardów. Możemy się nie zgadzać z kierunkiem politycznym, ale standardy dziennikarskie były tam utrzymywane. Natomiast tak jak chociażby tygodnik Nie i wulgaryzmy, które tam zaczęły epatować wulgaryzmami, no to było coś niedopuszczalnego w okresie PRL-u, jak wszyscy wiemy. Także i to zdobyło sobie ogromną popularność. No, szereg różnych innych tytułów, bo tutaj no, myślałem, że trochę będziemy mówili jednak o tych sprawach XIX i XX-wiecznych pierwszej połowy, dlatego może mówię teraz całkowicie na żywo w tej sprawie. Wydaje mi się, że dwie rzeczy trzeba podkreślić, że dzisiaj doszliśmy, przeskoczę tutaj do czasów współczesnych, dzisiaj doszliśmy do takiej sytuacji, gdzie potężnymi mediami na rynku prasowym, a co za tym idzie na rynku internetowym, są te, które są w ten czy inny sposób wspierane przez albo przez państwo, albo przez czynniki zagraniczne. I to widzimy tutaj z całym szacunkiem dla tych ludzi, którzy pracują w mediach prawicowych, tych najbardziej popularnych, oczywiście bez pomocy państwa. Niszowe kiedyś gazety jak Gazeta Polska nie miałyby żadnej szansy na to, żeby w ogóle stworzyć taki, nazwijmy to, holding, jakim w tej chwili są, łącznie z telewizją. Podobnie wszystkie no, te takie jak, no, może nie będę wymieniał, żeby się ktoś nie obraził, ale w każdym razie państwo wiedzą, czołowe gazety wspierające obecny rząd. Natomiast oczywiście gazety opozycyjne, czy zwłaszcza te, gdzie jest kapitał zagraniczny, no to z kolei w sposób naturalny będą przedstawiały punkt widzenia tych, którzy płacą. No więc to jest naturalne. Natomiast jedno słowo odnośnie prasy narodowej, tej, która nam tutaj jest najbliższa. No niestety ona poniosła w latach 90. w tej rynkowej wersji rynku właśnie dziennikarskiego poniosła porażkę. Przypominam, że powstało wtedy wiele ciekawych tytułów. Zaczęło się może od takiego, jeżeli chodzi o oficjalne wydawnictwa, w 1988 roku od specjalnego numeru Gazety Warszawskiej, jeszcze z wieloma ingerencjami cenzury. Potem była próba bardzo ciekawa, zresztą niewątpliwie skierowane do intelektualistów, pismo Słowo Narodowe i szereg pism wydawanych, czy to przez liczne wtedy grupy narodowe powstające, oficjalnie rejestrowane, czy też no zupełnie przez pojedyncze osoby. Tutaj pamiętam takie, naturalnie, jeżeli chodzi o Stronnictwo Narodowe Senioralne, to był Biuletyn Narodowy, potem Myśl Narodowa, ale dość słabo to wyglądało. A na samym początku Ojczyzna. I Ojczyzna została, jak być może tutaj niektórzy z państwa wiedzą, przeszła po rozłamie w Stronnictwie Senioralnym razem z Bogusławem Rybickim do założonego przez niego Stronnictwa Narodowego Ojczyzna. I trzeba powiedzieć, że w latach 90. gdzieś do początku XXI wieku było to najbardziej po tej stronie sceny politycznej, gdzie było to związane konkretnie z partią polityczną, jaką była SN Ojczyzna, czyli tam do, może nawet do końca XX wieku, gdzie, jak wiemy, były próby połączenia nie tylko stronnictwa emigracyjnego, jak również stronnictwa senioralnego i ojczyzny, z tym, że w przypadku Rybickiego z wielu powodów to nie doszło do skutku. W każdym razie był taki okres, nie wiem, 6-7 lat w latach 90. XX wieku, gdzie ojczyzna działała bardzo prężnie, było tam bardzo wielu interesujących autorów, poruszali szereg tematów od A do Z, można powiedzieć. Oczywiście o pewnym obliczu takim lewicowo-narodowym, ale zdecydowanie uważam, że o tym trzeba wspomnieć. No i cóż, były też ten Przegląd Narodowy, był wydawany, o ile pamiętam, w Lublinie, Głos Narodu przez pana mecenasa Barańskiego, szereg innych tytułów. Te tytuły albo nie przetrwały, albo były efemerydami, wracały na kilka numerów po iluś latach i tak dalej, i tak dalej. No i mamy ten tytuł na zakończenie tej części mojej wypowiedzi, oczywiście, który przetrwał, który dzisiaj walczy również
też w warunkach tych nowych mediów i internetu, i mediów społecznościowych w internecie, czyli mój rodzimy tytuł Myśl Polska, który to, jak wiemy, jest najstarszym w tej chwili ciągle istniejącym tytułem prasowym na naszym rynku od 1941 roku, sprowadzony do Polski po 50 latach swego istnienia i następne 30 lat działający w Polsce. W różnym zakresie, z wieloma autorami, z wielu było i odeszło, z wielu różnych środowisk. Natomiast dzisiaj wydaje się, że od jakiegoś czasu próbujemy działać, sprostując po prostu wyzwaniom współczesności. I ostatnie nasze jakby takie zadanie to jest pokazywać świat, jakim on naprawdę jest, a nie takim, jak pokazują go te skłócone media, o których tutaj w wcześniejszym panelu między innymi mówiono, współczesne i to, co pisał kolega Przemek Piasta, prezes Fundacji Romana Dmowskiego, o tych dwóch obozach, które się w tej chwili kłócą między sobą. My jesteśmy poza tymi obozami i chcemy służyć prawdzie. I to służenie prawdzie to nie znaczy, nie wyklucza rozmaitości poglądów, dlatego że tak jak na przykład profesor Bergman tutaj powiedział, że jest entuzjastą kapitalizmu XIX-wiecznego, na przykład ja nie jestem, ale to nie znaczy, że ja kłamię, czy kłamie pan profesor Bergman, prawda? Bo oceny mogą być rozmaite, natomiast dążymy do prawdy o wydarzeniach, o jakichś osobach i tak dalej, o okresach historycznych, gdzie trzeba bazować po prostu na faktach, a nie na zmyśleniach, nie na jakichś konfabulacjach, których jest dzisiaj mnóstwo i które w zasadzie sprowadzają całą w tej chwili walkę medialną do przekrzykiwania się i przerzucania wyzwiskami i obelgami. Także tyle może na początek. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu rektorowi. Ja myślę, że do tematu kondycji współczesnych mediów jeszcze wrócimy. Natomiast chciałbym zapytać pana rektora Arkadiusza Miksę o te rolę mediów przeszłości i rolę mediów współczesnych dzisiaj. Ja z państwem podzielę się taką i z panami rektorami taką refleksją, bo z tych moich kontaktów i podróż zagranicznych wynika jednoznacznie, że tam media, na przykład media francuskie, one się między sobą różnią, są media lewicowe, prawicowe, natomiast tam jest coś takiego jak racja stanu. I tam absolutnie wszyscy racji stanu pilnują tego francuskiego interesu gospodarczego. To jest coś, wydaje mi się, co takim spoiwem tożsamości narodowej właściwie Francuzów, coś, co właściwie łączy bardziej niż cokolwiek innego. U nas chyba w dużo większym stopniu jednak religia odgrywa taką rolę i romantyzm i inne wartości. Natomiast tam jednak jest to spoiwe w postaci tego interesu gospodarczego. No i tutaj te media tam we Francji odgrywają bardzo znaczącą rolę. A jak to wygląda w Polsce, panie redaktorze? Znaczy ja widzę cztery następujące problemy. Przede wszystkim jest to kwestia środków finansowych, czy nimi dysponujemy, czy nie. Druga kwestia to jest niski poziom czytelnictwa w naszym kraju. Trzecia to jest prymitywizm. I mówiąc teraz tak po kolei, jeśli chodzi o to nasze czytelnictwo, no tutaj też trzeba sobie powiedzieć szczerze, my nie jesteśmy narodem, który by słynął z tego, który jest narodem czytającym. Słabo czytaliśmy prasę, słabo również czytaliśmy i czytamy książki. No to już nie sięgając daleko do tych bogatszych, powiedzmy, państw Europy Zachodniej, ale porównajmy się tylko z Czechami na przykład. Wypada to fatalnie. Porównajmy się nawet z Rosją. Również to wypada fatalnie. To jest jeden z problemów. Drugi problem to jest problem prymitywizacji. Ja do bardzo wielu tytułów prawicowych, konserwatywnych, katolickich pisywałem, pisuję. I niestety z przykrością obserwuję od kilku lat taki trend, w którym te media idą, to znaczy właśnie prymitywizacji, po to, żeby osiągnąć, no, pozyskać środki finansowe. Okazuje się, że ten przekaz obrazkowy, który jest teraz coraz bardziej popularny, powoduje, że ludzie szukają takich mediów właśnie i oglądają takie programy w internecie zwłaszcza, no, które ten przekaz maksymalnie upraszczają, jest też przyzwolenie na wulgaryzację. No, jeśli ktoś, nawet kto mieni się być przedstawicielem ruchu narodowego i ma 20 tysięcy odsłon, a co jego trzecie słowo to jest wulgaryzm jakiś wpleciony w treść, Jest to przykre. Dla mnie również to, co my prezentujemy za pomocą kanałów internetowych chociażby, czy artykułów na portalach internetowych, powinno być dla mnie przynajmniej osobiście takim wstępem zachęcenia kogoś do pogłębienia swojej wiedzy na podstawie literatury naukowej, już literatury naukowej przede wszystkim. Bardzo różne literatury, bo ja zachęcam przede wszystkim też do tego, żeby czytać również to, co piszą przeciwnicy nasi, żeby wiedzieć, w jaki sposób nas postrzegają, w jaki sposób o nas mówią. Kolejna kwestia bardzo istotna dla funkcjonowania niezależnych mediów to jest cenzura.
no, doszliśmy do takiego poziomu, że ta cenzura jest, mówiło się o cenzurze w okresie PRL-u, była przecież też cenzura w okresie rządów sanacji, ale to, co dzisiaj, w jaki sposób zostaliśmy, bym powiedział, wydeptani w ziemię i to, że jesteśmy tak mocno zależni od zachodnich koncernów, które kreują rzeczywistość i tego, że które podejmują decyzje same, arbitralnie, co będzie, co można powiedzieć, a czego nie można powiedzieć. I często są to wypowiedzi, gdzieś usuwane z internetu wypowiedzi, bym powiedział, propolskie, patriotyczne, które są wykasowywane z przestrzeni publicznej. Natomiast jest przyzwolenie na przykład na agresję, na propagowanie agresji, chociażby względem przedstawicieli Kościoła katolickiego. Z tym problemu nie ma. To jest kolejny właśnie problem. Kwestia finansów. No, szanowni państwo, no, myśl narodowa, ja też pisałem swoją pracę magisterską o relacjach prasowych między Obozem Narodowym a Ruchem Ludowym w latach 18-23. Widać było wtedy również, że my dysponowaliśmy, wychodziło nawet jeśli o endecję, to właściwie kilkaset tytułów tak naprawdę, bo część z nich to były takie typowe tytuły skierowane do tego, bym powiedział, aparatu partyjnego, tak, narodowego, ale również takie, taka lekka, bym powiedział, prasa, tak, i tych tytułów było cała masa, ale też było, szło za tym wsparcie finansowe. Dzisiaj jesteśmy, bym powiedział, z deszczu pod rynek. Jak te telewizje internetowe zaczęły na początku powstawać, no to oczywiście, mimo że ktoś powie, no to nie są wynakłady, to nie są książki, to może się nie wiąże z takimi pieniędzmi, ale żeby one mogły funkcjonować, żeby były atrakcyjne, to też się wiąże z nakładami finansowymi. Przecież tym ludziom też trzeba, którzy wokół tego pracują, zapłacić. I teraz co? Te, bym powiedział, co się okazało, że tych kilka tytułów, które stały się bardziej popularne, no to nawet są w stanie się pokusić o to, one były antysystemowe, tak? Na przestrzeni, powiedziałem, kilku lat z antysystemowych stały się prorządowe. No wystarczy dostać sowite, bym powiedział, dotacje z państwa, żeby nagle prowadzić z polityki antysystemowej i polityki, bym powiedział, narodowej na politykę propaństwową, ale niekoniecznie narodową, tak? Propaństwową w interesie wąskiej grupy jakiejś elity, która aktualnie sprawuje władzę nad naszym krajem. I to jest niestety no, duża bolączka. Dopóki nie będziemy mieli właśnie, tu mówiliśmy o gospodarce, właśnie dobrze byłoby, żebyśmy tą polską gospodarkę mieli między innymi po to, żeby tak jak kiedyś na początku XX wieku mieć środki finansowe od tych ludzi z tej gospodarki na rzecz tego właśnie, żeby tworzyć te media. W przyszłości no, nie da się ukryć. No, ja ubolewam, bo ja jestem przywiązany jednak do tego, żeby czytać książki i czytać prasę w formule, bym powiedział, pierwotnej, naturalnej. Natomiast no, nieuniknione są trendy. Natomiast no, trzeba starać się mu wszystko jednak o ten pewien poziom kultury w tych mediach, żeby o niego zadbać, żeby nie iść na łatwiznę, na te kompromisy w tych tytułach medialnych, które mają przykuwać uwagę. To powoli przypomina brukowe pisma Fakt czy Super Express i w tym kierunku idą również niestety media katolickie, konserwatywne i również część narodowych, które mienią się narodowymi mniej czy bardziej. Tak? To są te, bym powiedział, główne bolączki, które widzę dzisiaj i które niestety będą w najbliższym czasie również, jeśli nie dojdzie do jakiegoś, bym powiedział, totalnego przełamania tego, co się dzieje na naszej scenie politycznej. Chyba tyle na początek z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję panu redaktorowi. Panie przewodniczący, ja tylko tak, bo tutaj zgadzam się z tym, co powiedział kolega, natomiast pan powiedział o przykładzie Francji, gdzie różnią się media, wyznają swoje poglądy, natomiast no, jest jakaś racja stanu. Proszę państwa, musimy sobie zdawać sprawę, że ze względu na nasze doświadczenia historyczne u nas nie ma jednej racji stanu. Nie ma jednej racji stanu, to znaczy teoretycznie oczywiście możemy powiedzieć, że zachowanie będzie podległego bytu, zachowanie terytorium i tak dalej, jest to racja stanu. No oczywiście coś takiego istnieje, natomiast stosunek do tego poszczególnych sił politycznych jest zdecydowanie odmienny i przeciwny sobie. To jest najważniejsze. Przeciwny sobie, to się datuje od czasów właśnie końca XIX wieku, kiedy wykształciły się podstawowe kierunki polityczne na naszej scenie. Od czasu problemu sporu orientacyjnego w czasie I wojny światowej, gdzie wbrew temu, co się mówi, jedno działanie do drugiego się nie dodawało, tylko się odpychało. I dla jednych działanie drugich było kłopotem, dla drugich działanie pierwszych było kłopotem. Pogarszało sytuację prądu czy kierunku jednego względem drugiego. Także tu się nic nie dodawało. To jest taka bajeczka dla ubogich, przepraszam za to sformułowanie, mówienie o tym, że wszyscy działali dla niepodległości Polski. No, wiecie państwo, no, różnie można działać dla niepodległości Polski. Potem Dmowski wielokrotnie to podkreślał, ile razy wyrzucano mu, zwłaszcza Anglosasi, przecież wy walczyliście przeciwko nam w czasie wojny światowej. A my sobie nie bierzemy tego pod uwagę, że legiony walczyły w imię zwycięstwa państw centralnych, tylko po prostu było fajnie, bo tutaj Piłsudski wszystkimi kierował i kierował cesarzami, również rozstawiał ich po kątach. Nie rozstawiał.
nie rozstawiał. I mamy potem problem, który powstał w 26 roku, który był konsekwencją tego podziału w narodzie polskim i kontynuacja tego strasznego podziału. Kontynuacja w czasie II wojny światowej, po II wojnie światowej i dzisiaj. Dzisiaj doszliśmy do takiej absurdalnej sytuacji, że to ten cyrk, z którym mamy do czynienia w tej chwili medialny, to jest kłótnia między jednym obozem postsolidarnościowym. Wewnętrzna kłótnia, a na przykład dlatego, co jest najistotniejsze dla obozu narodowego, czyli spojrzenia międzynarodowego, polityki zagranicznej, ci ludzie się niczym nie różnią. Ich obłędna rusofobia jest już w tej chwili po prostu groteskowa. To jest coś, z czego kiedyś, jak przyjdzie normalna władza w Polsce, będą z tego robić ludzie kabarety. I głos inny, ten, który jest przeciwko temu obłędowi, który panuje w tej chwili w głównym nurcie, to jesteśmy między innymi my w takiej sytuacji, jak tutaj również koledzy przedstawili. Dziękuję bardzo. Tak, ja też jeszcze ad vocem w zasadzie mógłbym powtórzyć to, co powiedział kolega Wasilewski, który tutaj na moim miejscu siedział przed chwilą, że panel był nudny, bo wszyscy się zgadzamy, ja też się zgodzę, ale jeszcze muszę dorzucić 3 grosze. Powiem tak, 2 rzeczy tu są ważne. Po pierwsze, jeśli mówimy o mediach, powiedzmy, tych głównego nurtu dzisiejszych, no to tak jak już powiedziałem, problem jest taki, że u nas w większości mamy nie media polskie, tylko polskojęzyczne. No jest, dyskutujemy w dniu, w którym zawetowana została nowela ustawy o radiofonii i telewizji, tak? I utrzymuje się status quo, że jedna telewizja reprezentuje interesy Wielkiego Brata zza Wielkiej Wody, druga reprezentuje interesy rządu, z gazet jedna reprezentuje interesy opozycji, drugą przejmuje znany skądinąd Jerzy Soros, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak by można przykłady mnożyć, więc trudno też tu porównywać do Francji w momencie, kiedy we Francji rynek medialny jednak z tego, co mi wiadomo, jest w większości francuski. Natomiast a propos jeszcze odnosząc się do kolegi Arkadiusza, do naszego z kolei Poletka. Moim zdaniem problemem jest raz, że my trochę staramy się odruchowo, tak podświadomie właśnie do tych mediów głównego nurtu równać jakoś w te standardy przez nie dopracowane, chociażby techniczne, się wpasowywać. Moim zdaniem trzeba by po prostu tworzyć swoje jakby formaty i pomysły. To jedna rzecz. I druga, 2 skrajności. Które ja dostrzegam, to jest rzeczywiście z jednej strony tabloidyzacja, czyli coś tak powiedziałbym, jak już mówimy o równaniu do mediów głównego nurtu, równanie do faktu, a z drugiej strony tworzenie pisma eksperckiego, które mało kto zrozumie. No i to trzeba jakoś wypośrodkować. Mówiłem na początku o misji, no tworząc media, które byśmy chcieli pewnie, że za ileś lat będą się mierzyć z naszymi obecnymi przeciwnikami, konkurentami na rynku medialnym, tymi właśnie z pierwszej ligi, no to niestety trzeba też tworzyć coś takiego, co się będzie, mówiąc kolokwialnie, sprzedawało i jednocześnie finansowało te programy, powiedziałbym, misyjne, no bo dzisiaj już pojęcie misji, zwłaszcza w mediach publicznych, to jest jakaś karykatura, no ale musimy w takim razie my to najwyraźniej przejmować. No i tak jak już powiedziałem na początku, trzeba szukać złotego środka i tyle. Dziękuję panu rektorowi. Bardzo słusznie, że pan powiedział o tej misji, bo do tej misji chciałbym nawiązać. Panowie, no jak jest w takim razie z tą rolą mediów po 1989 roku? Czy była ona dla Polaków dobra, czy jednoznacznie zła, czy miała różne odcienie? No gdybyście panowie chcieli to podsumować, być może też pokusić jakieś porównanie z okresem międzywojennym, czy też okresem wcześniejszym. Bardzo proszę, pan Adam Śmiech. Znaczy, ja może właśnie odniosę się do tego okresu, kiedy tworzyły się polskie ruchy polityczne, czyli ostatniego dwudziestolecia XIX wieku. Uważam, tutaj chciałem zabrać głos też w poprzednim panelu jako widz, ale no nie było czasu. Chciałem podkreślić jedną sprawę, że tutaj profesor Bergman mówił o tym, że im dalej edukacja wchodziła w lud, tym ważniejsze stało się przekładanie idei właśnie na lud. I narodowa demokracja, tak jak koledzy mówili w poprzednim panelu, że miała taki, przynajmniej ja to tak odebrałem, że podkreślali tą szlacheckość, przynajmniej w wymiarze
tych ludzi, którzy stali na czele. Ja bym powiedział inaczej. Narodowa demokracja, ta pierwsza, miała wymiar antyszlachecki, ale w sensie takim, że sprzeciwiała się szlachetczyźnie rozumianej jako w XIX wieku jako pęd insurekcyjny i sprzeciwiała się również ówczesnemu konserwatyzmowi, była antykonserwatywna społecznie, dlatego że zwracała się ku ludowi i różniła się od ruchów klasowych socjalistycznego i ludowego tym, że ten zwrot ku ludowi miał na celu wytworzenie jednego narodu bezstanowego i bezklasowego. To jest bardzo ważne. Jeszcze jeden aspekt taki, że też ta pierwsza narodowa demokracja miała w pewnym zakresie aspekt, może nie antyklerykalny, bo to źle brzmi w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. W każdym razie starano się nie łączyć zbyt blisko z Kościołem, który też miał różne podejście do pewnych kwestii. I tutaj przykład Wielkopolski to są słynne dyskusje z początku XX wieku Mariana Sejdy z księżmi, wielkie polemiki. Najpierw to były artykuły, potem były to broszury. Na broszurę Sejdy odpowiadali księża, potem Sejda odpowiadał na kolejną już odpowiedź danego księdza. Zdaje się, że dwóch czy trzech Kujawiński na pewno ksiądz polemizował z Marianem Sejdą. Także, a Marian Sejda, no to wiadomo, że jest jedną z czołowych postaci wielkopolskiej endecji. Także w tamtym czasie prasa odegrała ogromne znaczenie i też była podzielona, to co Kamil powiedział tutaj odnośnie współczesności, też była podzielona względem odbiorcy, czyli było pismo czysto programowe, takie jak Przegląd Wszechpolski, były pisma dla inteligentów, czyli głównie te duże dzienniki wydawane w dużych miastach ówczesnej Polski, czy też ówczesnych ziem polskich oczywiście. I była prasa skierowana do ludu, to przede wszystkim Polak, a później przejęty od księdza Stanisława Stojałowskiego, który, podkreślam, miał poważne problemy z hierarchią kościelną i nawet był obciążony karami. Ale w 1911 roku galicyjska endecja przejęła od niego czasopismo Wieniec Pszczółka, które no już sam tytuł nawet wskazuje, że było skierowane raczej na takie kojarzenia związane z życiem codziennym na wsi i tak dalej. To jest ten ogromny przełom, jaki się wówczas na przełomie XIX-XX wieku dokonał, musimy docenić chociażby przez to, że ta rozwój edukacji, zarówno tej edukacji związanej z obowiązkiem szkolnym, jak i potem ukierunkowanej przez te wszystkie czasopisma, o których mówię, to jest przełom gigantyczny. Ludzie, właśnie lud, większość wtedy narodu polskiego, który miał się stać narodem. Do tej pory, tu pan profesor Bergman ponownie się na to powołuje, bo bardzo interesujące przykłady tego żołnierza, który wracał i był sensacją we wsi. No ci ludzie w tamtych czasach mieszkający na wsi, ich horyzonty w zasadzie kończyły się na tak zwanych rogatkach. I dopiero te 20-25 lat przełomu XIX-XX wieku dokonały tak ogromnego właśnie przełomu intelektualnego wśród inteligencji i w ogóle tożsamościowego wśród tych ludzi, którzy uważali się za tutejszych we wszelkich regionach. I cóż, no, jaka jest nauka dla nas? No, po 89 roku wydaje mi się, że trwa regres, jeżeli chodzi o to. Myślę, że tutaj się zgodzimy również, niestety się zgodzimy, że trwa regres pod tym względem. To, co już tutaj mówiliśmy, każdy z nas, tabloidyzacja, wulgaryzacja, prymitywizacja mediów powoduje, że no, jest jak jest i obserwujemy to również, no, tutaj kolega Kamil wspominał o tym, że czasopismo specjalistyczne, ale niestety to czasopismo specjalistyczne też jest potrzebne. Jeszcze wciąż są tacy ludzie, nazwijmy to otwarcie inteligenci, którzy są otwarci na tego rodzaju przekaz i takiego przekazu potrzebują i poszukują. I do nich trzeba dotrzeć, nawet jeżeli sami nie potrafią tego odnaleźć w postaci konkretnego tytułu. Także przyszłość, myślę, że teraz ten wysyp różnego rodzaju mediów narodowych, czy nawet jak wiemy, bo tutaj kolega słusznie zwrócił uwagę na, myślę, że się wszyscy domyślają, o które to medium chodzi z tymi wulgaryzmami w zdaniach, które tam no, po prostu postawiło na tego rodzaju przekaz dla ludzi, no umówmy się w negatywnym tego znaczeniu prostych. No, jest to przekaz, który donikąd nie prowadzi jak do tego, że kogoś się namówi w końcu do rzucania kamieniami, a rzucaniem kamieniami czy happeningami politycznymi, jakie uprawiają z kolei niektórzy nasi koledzy z Sejmu, nie da się prowadzić polityki. Dziękuję bardzo. Jeżeli za długo, to przepraszam bardzo. Dziękuję bardzo.
poproszę o zabranie głosu Arkadiusza Miksę, który na pewno będzie zachwalał ład medialny po 89 roku. Nie, ja powiem tak, dwie pierwsze dekady zdecydowanie stracone. No, przewaga drugiej strony, Gazeta Wyborcza, która powstała, prawda, $1 milion przywieziony ze Stanów, żeby mogła powstać, TVN, Newsweek, Polityka, Wprost, teraz później doszły trzy kolejne jeszcze portale internetowe czołowe, czyli Wirtualna Polska, coraz bardziej prymitywna i agresywna, Interia, Onet, natomiast światełko w tunelu na pewno to są te niezależne, bym powiedział, portale właśnie internetowe, ten właśnie telewizje internetowe, tak jak tutaj chociażby jedna z pierwszych emisji, która powstała. Ja przez moment też w takim projekcie brałem udział w Diablium TV w 2013 roku, który upadł, ale potem pojawiły się kolejne, które zaczęły zdobywać grono zwolenników i to się bardzo nie podoba tym decydentom i dlatego oni robią wszystko właśnie, żeby zmieść te inicjatywy, no bo one zyskują jednak powoli, bo nie dysponują takim kapitałem, takimi środkami oczywiście i są oczywiście niszczone w różny sposób, ale zyskują na popularności. I trzeba zrobić wszystko, żeby o nie zadbać, żeby starać się po prostu systematycznie wspierać te inicjatywy jakimiś, nie wiem, nawet drobnymi, symbolicznymi wpłatami. Każdy z nas, my jest w tych telewizji w tej chwili kilka czy kilkanaście, może znaleźć jakąś jedną swoją ulubioną i trzeba je wspierać, te inicjatywy, bo czy ja się z którymś jedną lepiej zgadzam, z inną mniej się zgadzam, ale one są potrzebne, bo to jest to światełko w tunelu i szansa, chociaż w jakiś tam niewielki sposób na wyrównanie, bym powiedział, tej walki w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o ten świat mediów, no i zachęcanie młodzieży w dalszym ciągu do czytania książek, bo to też jest istotne, że to ten poziom czytelnictwa jest naprawdę jest fatalny. Co do tych periodyków właśnie naukowych, no to nie jest to dobrze. No jeśli te takie pojawiające się chociażby za pomocą sieci EBIG kolportowane periodyki, miesięczniki, kwartalniki, czy o tematyce narodowej, ale nie tylko. Jeśli dzisiaj w 38-milionowym kraju one się rozchodzą w nakładzie 1000 czy 2000 egzemplarzy, no to szanowni państwo, nie jest dobrze, no nie jest z nami dobrze jako narodem, a rośnie podobno rzekomo odsetek ludzi z wyższym wykształceniem w tym kraju, no to powinno to też iść w parze z poziomem, bym powiedział, czytelnictwa i każdy wśród tych tytułów może znaleźć coś dla siebie, a jest po prostu fatalnie. Tyle z mojej strony, dziękuję. Dziękuję bardzo. Wiem, że są pytania sali, dlatego pozwolę w takim razie panu zadać pytanie. Chwileczkę, muszę przestawić kamerę. Bardzo proszę tutaj podejść w takim razie do mównicy. Tu? Może pan z miejsca, bardzo proszę. Nie, miejsca. Ale nie będziecie widać, weź pan. Proszę państwa, pan profesor, na którego panowie się powoływali kilka razy, powiedział bardzo istotne zdanie na temat tej przystani. A jak się skończyła przystań, że wszyscy w telewizor zaczęli się gapić. Chciałbym do tego nawiązać. Otóż zajmuję się kinematografią od 1963 roku. To wielu z was nie było na świecie. Przedtem kończyłem dość takie ekskluzywne liceum techniki teatralnej, czyli w zasadzie dziady w reżyserii Bardiniego, rewizor, potem Axel, a Dejmek, no to w ogóle to była najnowsza interpretacja. I chciałbym zasugerować taką dysputę, która by oderwała się trochę od mediów pisanych. Dlatego, że mimo wszystko jednak panowie nie próbowali zaatakować telewizji, o której właśnie profesor powiedział, że ona zawładnęła teraz i internet, bo trzeba tam poważną batalię zacząć. Powiem wam, jak się można do tego dobrać. Są oczywiście pozytywne przykłady takich twórców, którzy stworzyli na przykład film Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. To się chyba zgodzimy. Właśnie o Chłopowskim, w jego działalności. Ale jeden taki pierwiosnek nie czyni wiosny. Otóż było jeszcze kilku twórców zajmujących się narodową tematyką. To był Bogdan Poręba, u którego powstały takie filmy właśnie, poczynając od Hubala i potem kolejne. Powstał tam też Kuźmińskiego serial
Przepraszam, proszę o zadanie pytania. Ja muszę najpierw powiedzieć o przykładach pozytywnych, o których wy nie mówicie. Wy mówicie cały czas papier szeleści, kochani. Czasem coś tam o telewizji. To se ne vrati. Po prostu młodzież nie czyta i nie będzie czytać, bo siła obrazu internetu i telewizji jest obezwładniająca. Ale możecie wpłynąć, pisząc, głęboko analizując sprawy kinematografii i wspierając te inicjatywy, które rozpoczął kiedyś właśnie Poręba i Piwowski Marek, bo on też Polskę opisywał. Ja byłem pod kolosalnym wpływem jego formy obserwacji. Tu jest Janusz Głosiński z rejsu, jeden z bohaterów. I właśnie Poręby, który rozszerzył to na ocenę historii Polski. Wydaje mi się, że jeżeli skupicie się panowie na wspieraniu takich inicjatyw, w których w samym temacie zgłaszanym jako scenariusz czy tam taki zapis coś jest, co nas Polaków uczyni przerobi w anioł, no to jest teraz najistotniejsze wieści. Dobrze, dziękuję w takim razie za pańską sugestię. Ja was pytanie. Po prostu proszę o to, żebyście się zainteresowali, jest drugie kto pytanie. Jakie filmy robił. Ale mogę powiedzieć? Nie pozwalano mu robić. To już ostatnie przykłady. Już łódcy kapitaliści, którzy żyli jeszcze w latach 60., jak byłem w szkole filmowej. Groman, Ettinger, bracia Greenwood, później Geyer, żyli jeszcze. Ale mi szkoła filmowa nie pozwoliła zrobić filmu o nich. Bo pan Karabas uważał, że ja to odpowiada. Tak, zrobię, to będzie, a ci niech wymierają, odpowiada. Bo oni wspierali na przykład handel z Rosją. Ale dziękuję panu bardzo, odpowiada pan redaktor Adaśnik. No, wie pan co, no to znaczy to co pan poruszył jest ogromnym tematem. Nie mówimy o współczesnej telewizji, dlatego że o współczesnej telewizji no, nie warto mówić, dlatego że to, co z czym mamy do czynienia w przypadku telewizji publicznej, mówię o TVP1 i TVP Info przede wszystkim i z drugiej strony z TVN-em, no to przecież to jest kloaka, po prostu przerzucanie się, jedni wylewają pomyje na drugich, a drudzy na pierwszych. Także tutaj nie ma w ogóle o czym rozmawiać, z tym się nic nie da zrobić. To trzeba, jeżeli się nie zrobi tego odgórnie, to nikt z tym nic nie zrobi oddolnie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że pomimo tego, że mam tak negatywne zdanie o telewizji publicznej, istnieją takie kanały jak TVP Kultura i TVP Historia, zwłaszcza Kultura, bo w historii jest więcej, powiedzmy, przemycania kwestii ideologicznych i propagandowych, natomiast TVP Kultura, gdzie właśnie wspomina się też seriale, o których pan wspomniał, czy spektakle teatralne, słynny rewizor Gruzy był niedawno z Tadeuszem Łomnickim, prawda, w roli jednej z ról głównych i z Franceskim jako rewizor, pseudorewizorem, prawda, który się podaje za rewizora. Całe mnóstwo, właśnie to, co pan wspominał, najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, to są seriale PRL-owskie. No trzeba powiedzieć sobie szczerze, że poziom tamtych seriali, wielu pojedynczych filmów, czy spektakli teatralnych Teatru Telewizji, to jest niebotyczny w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Dzisiaj są wyjątki, natomiast proszę zwrócić uwagę, bo pan się powoływał na kino historyczne też z PRL-u, ja się tutaj z panem zgadzam, natomiast dzisiejsze kino historyczne to jest wykład dla podstawówki po prostu. To jest wykład, łopatologia po prostu, że wszystko jest czarne i wszystko jest białe i nie ma nic pośrednio. Dziękuję panu redaktorowi. Drodzy państwo, pozwolę sobie... Ja tylko jedno zdanie. Sześć scenariuszy mi odwalili o tematyce narodowej. Ja tylko, drodzy państwo, podzielę się z państwem swoją własną refleksją. Znaczy ja uważam, że telewizja rządowa jest potrzebna, że jest to ważny instrument państwowy i uważam, że lepiej, żeby w takiej słabej formie istniał, niż nie istniał wcale, ponieważ to daje nadzieję na to, że w przyszłości ta telewizja będzie mogła się zmienić. Natomiast dlatego
Zmierzam do tego, że nie zgadzam się całkowicie z tym, że telewizję publiczną, telewizję państwową powinno się zlikwidować. Ale mówiliśmy. Uważam, że może zdecydowanie bardziej uczciwe byłoby to, gdybyśmy ją nazwali telewizją rządową, a nie... Ale panie przewodniczący, nie mówiliśmy o likwidacji, mówiliśmy o poziomie. Ja mówię tak o zupełnie innych rzeczy, natomiast się z panami zgadzam. Wiem, że pytanie o profesor Olaf Bergman, a później jeszcze tak. Bardzo proszę. Znaczy tutaj poziom jest dostosowany do odbiorcy, teraz odbiorca nie jest coraz gorzej. Tutaj jest. Tak, bardzo proszę. Kurski jest idiotą i nie dołkiem. Panie przepraszam, nie używamy bez wulgaryzmu, proszę państwa, nauka tego nie lubi. Natomiast no, poziom jest zastosowany do odbiorców, to pierwsza rzecz. Tutaj ja się zgadzam z grubsza z tym, co pan powiedział. Natomiast również to, co panowie, no trzeba wziąć pod uwagę, że jak mówimy o wieku XIX, to jednak był papier. Tak, to nie było, kino się pojawiło koniec wieku XIX, a takie masowe to jest przecież wiek XX, więc to są zupełnie inne czasy. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że w czasach nam współczesnych, jak mówimy o tym kuźnia myśli państwowej, tak, o myśli, o polityce historycznej, nie znoszę tego słowa. Polityka historyczna, bo zawsze mi się to kojarzy z tym, że historią zaczynają zajmować się politycy, a oni nie zawsze o tym mają pojęcie. Notabene historycy też nie zawsze mają o tym pojęcie, no, trzeba być obiektywnym. Natomiast i w tym momencie, jeżeli popatrzymy na powstanie wielkopolskie, które no dzisiaj mamy ten dzień, tak, zwycięskiego powstania, nie znoszę przymiotników, ale już tak zrobili, nie będzie to zwycięskie, przecież każdy, kto zna historię, to wie, że to było zwycięskie powstanie, to jedną rzecz trzeba zaznaczyć, że to powstanie nie miało szczęścia do jego propagatorów. Co mam na myśli? Proszę państwa, no powstanie warszawskie, które w tej świadomości naszego narodu tkwi bardzo mocno, jesteśmy akurat w Warszawie, więc trzeba pokłon złożyć. Notabene dyrektor Ołdakowski, jak kiedyś chcieliśmy u niego na stulecie postawić przy muzeum wystawę dotyczącą powstania wielkopolskiego, nie wykręcił się z tego, no bo on reklamuje powstanie, nazwijmy to reklamuje, no, które nie zakończyło się zwycięstwem, jak wiemy. Natomiast nasze, przy znacznie mniejszych ofiarach zakończyło się zwycięstwem. No teraz nie miało, już kończę, przepraszam. Zakończyło się, proszę państwa, nie miało szczęścia, no bo tak, no powiedzmy sobie szczerze, Rybka nie był Baczyńskim, tak, Baczyński był wielkim poetą, o Hiszpance nie będę mówić, bo to było nieporozumienie, Najdłuższa wojna PRL-owska, niezły serial, ale to nie był kanał Wajdy, więc nie mieliśmy szczęścia, proszę państwa, no ta Wielkopolska nie ma szczęścia i tyle, tylko taka uwaga w związku z tym. Bardzo proszę, pytanie z sali, tam bardzo długo czeka. Ostatnie pytanie z sali, a potem panowie podsumowanie krótkie pod 60 sekund każdego stanu. Bardzo proszę. Sławomir Milewski. Ja mam do szanownych panów redaktorów taką propozycję. Patologicznie zniszczano koncert wydawniczy PAX. Może by wznowić taką inicjatywę między telewizjami nie rządowymi, nie dotowanymi przez obcy kapitał. Po prostu myśl polską zarzucić. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panu. Bardzo w takim razie panowie proszę. Myślę, że kolega jest. Ja tylko się na początku odniosę do pana profesora. Podejrzewam, że zwycięski, ten przymiotnik w nazwie dzisiejszego święta, że zwycięskiego powstania wielkopolskiego bierze się z tego, że zazwyczaj święcimy powstania przegrane, tak więc żeby ktoś się nie pomylił, to dano tutaj taki przymiotnik. Konsekwentnie tamte nazywajmy przegrane powstanie. Słuszna inicjatywa, popieram w 100%. Natomiast jeśli chodzi o podsumowanie, no cóż, no wiele pracy przed nami. Ja się odniosę może jeszcze do tego ostatniego głosu, że właśnie to miałem na myśli mówiąc o tabloidyzacji i prawda, tych eksperckich czasopismach, że najczęściej wydawca, ja sam wiem, że to jest często tak, że widzi tą swoją jedną inicjatywę, którą jest na przykład eksperckie czasopismo jako prawda, centrum świata i nic poza tym nie istnieje. A to chodzi o to, żeby to współgrało, tak? Media żeby w jednym ręku jakby były i media takie popularne, i media programowe, i media eksperckie, i tak dalej, i telewizje, i media pisane, bo jeszcze mimo wszystko ktoś gazety kupuje, to o to chodzi. A niestety te inicjatywy są rozproszone. To też jest, to jest z jednej strony zaleta, z drugiej strony problem, więc dzisiaj nie zamkniemy tej dyskusji, jak wyjść z tego stanu rzeczy, w którym jesteśmy, bo stan rzeczy jest niewesoły, ale
trzeba po prostu rozwijać się wielokierunkowo. Nie zawsze na to starczy czasu, sił i środków, ale to jest moim zdaniem ten kierunek jedynie słuszny. Dziękuję panu rektorze Adamowi. Tak, ja się muszę w podsumowaniu powiedzieć, że zgadzam się z tobą, Kamilu, tylko chodzi o to, żeby zachować z kolei to, co mówił Arek, że musi tam być jednak wysokie standardy, poziom, to nie może być to, z czym mamy do czynienia i czego nie nazwaliśmy tutaj, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Natomiast mój przekaz, ponieważ tytuł naszego panelu był odnosu do narodu i rola mediów, więc ja pozwolę sobie na takie zakończenie i takie podsumowanie, nawiązując do powstania wielkopolskiego, o którym praktycznie nie mówiliśmy tutaj jako paneliści, bo nie było okazji, ale ja to powiem. Otóż proszę Państwa, proszę pamiętać, to jest taki dodatek z mojej strony, że to powstanie nie byłoby zwycięskim powstaniem, gdyby nie potężny sojusznik, którego posiadaliśmy na Zachodzie i po drugie przełożenie na tego, skuteczne przełożenie na tego sojusznika. Tym sojusznikiem była Francja i marszałek Ferdynand Foch, który jakby w nagrodę za to, co zrobił, czyli rozszerzył rozejm z 11 listopada na ziemie należące formalnie do Cesarstwa Niemieckiego, wówczas jeszcze do państwa niemieckiego, w Trewirze 16 lutego 19 roku. To była decydująca sprawa w tej kwestii, o której dzisiaj się może mniej mówi i zapomina, a to jest najistotniejszy powód, dla którego to powstanie dzisiaj możemy nazwać zwycięskim. Dziękuję. Dziękuję panu rektorowi. I teraz pan kolejny nie zgodzi się z tymi wątpliwościami pan redaktor. Nie, ja powiem tak, szanowni państwo, podsumowując, media i to, co wytwarzają te media, to nie są tylko te osoby, które tutaj siedzą wokół mnie, koledzy przy stole, czy kilka osób na sali, które również biorą udział, które piszą, które prowadzą audycje, prowadzą programy, mają pomysły na te programy. Te media narodowe tak naprawdę to jest, bym powiedział, nasz wspólny interes, nasza wspólna sprawa. Tak jak wszystko generalnie, co dotyczy ruchu narodowego i co opiera się na solidaryzmie narodowym, to jest nasza wspólna sprawa. My piszemy, ale wy też musicie troszeczkę się przyłożyć do tego, żeby te rzeczy propagować, kolportować, roznosić, rozprzestrzeniać w sieci, czy przekazywać sobie nawet te tytuły, tak jak tytuły prasowe, jak w konspiracji można powiedzieć, w czasie II wojny światowej. Taki tytuł był Sztuka i Naród, 1000 egzemplarzy nakładu. A każdy kolejny numer był czytany, przeczytany przez kilka tysięcy osób. Dlaczego? Dlatego, że każdy, kto przeczytał tę gazetę, przekazywał tę gazetę następnej osobie, następnej, następnej, następnej. Więc to jest nasze wspólne dzieło, nasza wspólna sprawa. To nie jest tylko tak, że wy na to patrzycie i mówicie, a to oni tutaj za tym stołem coś tu siedzą, to oni to muszą zrobić, zorganizować, poprowadzić tak, żeby było dobrze. Nie. Jeśli myślimy narodowo, jeśli myślimy patriotycznie, to jest to nasz wspólny obowiązek, tak samo jak wtedy to zwycięskie powstanie było wspólnym obowiązkiem i było wspólnym sukcesem poprzez to, że się masowo po prostu wszyscy w nie zaangażowali. Dziękuję, tyle z mojej strony. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za udział w tym panelu. Na koniec może powiem, że oczywiście źródłem sukcesu powstania wielkopolskiego był ten solidaryzm narodowy i być może, kto wie, źródłem sukcesu medialnego polskich mediów dzisiaj, które panowie reprezentujecie, no również może być pewnego rodzaju solidaryzm narodowy. Ja bardzo panu rektorom dziękuję za bardzo ciekawą dyskusję. Natomiast Państwa zapraszam na kolejny panel, który rozpocznie się o godzinie 15.